Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Oh yeah, zobaczcie co my tutaj mamy. Dostosuj postać, ja bym tylko jej zmienił tutaj akcesorium na twarzy. Mamy tutaj różne, różniaste maski, ostatnio żeśmy sobie trochę hajsu zarobili. Nie wiem czy... co to za maska? Moja suka może taką maskę mieć? Myślicie, że to się będzie świecić? Nie, no to się chyba nie świeci. Fajnie by były takie świecące maski jak z... jak się nazywa ta gra? Watch Dogs, jak z Watch Dogsów, ale nie wiem czy tu takie mamy do dyspozycji. Dzisiaj zaczniemy sobie od dostosowywania BM-ki. Mam nadzieję, że kilka ulepszeń uda się w niej zrobić. Dobra, wiecie co? Ja sobie dam może... która mi będzie pasowała do stroju, maska. Weźmy sobie jakąś taką maskę ciekawą. Bas, tutaj mamy jakiś taki ten. No dobra, weźmy sobie tak, żeby cała twarz była zakryta. To jak wygląda, fajnie to wygląda. Chciałbym, żeby coś na masce się tam świeciło. Może później dodadzą jakieś takie ciekawe maski. 1000 dolców za takie coś. Pyk, proszę bardzo. Zapisane. Fajne te ciuszki są tutaj. Ja zawsze swoją postać ubieram jak faceta, no bo ja jestem facetem, ale przeważnie wybieram sobie laski. Zobaczcie, mamy tą BM-kę zrobioną bardziej pod drift, prawda? Teraz spróbujmy sobie tak, parę rzeczy tutaj dostosować. Właśnie, ustawienie wydechu, nie? To jest ciekawe. Odpalamy silnik. Tylko, no właśnie, kamera, czekaj, zmień widok. Zmień widok, bo tutaj z boku wydechy, ich tam prawie że nie widać. To pierdzenie jest zajebiste. Pamiętajcie, że tutaj też możemy sobie wymienić silnik w razie czego. Ja jeszcze tego nie testowałem, ale mam nadzieję, że jakoś tam dźwięk się zmieni też z całego auta. Wow, zawieszenie. Tak, auto jest... ojej, podniesione na maksa, znaczy obniżone na maksa już. A te koła jeszcze nie są na równo z błotnikami, nie? Tak słabo to wygląda. Camber moglibyśmy tutaj dać, ale to nie jest w stylu Most Wanted, prawda? Tak. Wiecie co, wydaje mi się, że jeszcze jedną opcję możemy tutaj zrobić. Kolor nitro na razie zostawię chyba. Kolor tych opon, dymu spod opon też zostawię. Możemy sobie dać neonsy. Właśnie, ja bym chciał zrobić podgląd tych neonów, tylko że to jest znowu wersja z Most Wanted, tak? Pneumatyka, siądzie to, czy nie? Znaczy, ja nie mogłem tego podejrzeć. Kurde, pneumatyka 15 tysięcy. Niezłe ulepszenie bym miał w cenie tej pneumatyki, ale dobra. Niech będzie. Tutaj chodzi też o wygląd, prawda? Czy nie? Dobra. Uj, ale siadła! Pięknie! Czekaj, zobaczę, czy ktoś już zrobił malowanie do Most Wanted. Nie ma nic, kurde. Dobra, edytor winyli, nadwozie. Czekajcie, tutaj maskę, ja tu nie mogę nic wymienić, bo ja muszę mieć dokładnie taki samochód, jaki sobie stuningowaliśmy, ale możemy dodać jeden bardzo fajny detal. Mam na myśli coś, co ja robiłem już przy okazji Nissana, czyli finansowane z 500+. Nie da się całej tej frazy zrobić, ale jeśli zrobimy wyraz po wyrazie, to da się ten napis z tyłu gdzieś tam ukryć. Tak, zawieszenie już robiliśmy, to robiliśmy winyle, więc tak, edytuj. I tak, dajmy sobie może z tyłu, nie? Na szybie by pasowało, ale na razie tak nie będziemy robić. Więc tak, dodajemy. I tak, bierzemy napis. Pyk. Aha, tutaj się to robi. O, i tu mam też znalezione moje malowania, które gdzieś znalazłem tam na ulicy. Mam nawet malowanie z Pro Streeta, moi drodzy, pięknie. Tu możemy sobie policję zrobić, jeśli będziemy chcieli. Tu mamy różne czcionki do wyboru. I tak. Musimy zrobić... Czekaj, ojej. Już tutaj patrzymy. Finan... Może z dużych, co? Z... Akceptuję. Gdzie to jest? Tutaj. Jaki duży. Finansowane. O, nie tak. Finansowane z. Czekaj, to będzie chyba jakoś tak, nie? Kolor, dodajemy jakiś kolor. Nie, ale dodamy winyl teraz nowy. 500 plus. Czekaj. Hops. 500 plus. Uwaga. Ja nic nie mam do tego, że ktoś tam bierze 500 plus. To jest spoko opcja, nie? Dla osób, które tam mają ciężkie warunki finansowe. Chodzi tylko o taki mem, żeby tutaj użyć na samochodzie. Dobra, mamy. I teraz dodajemy jeszcze jedną rzecz. Bierzemy sobie taki pasek. Dajemy go do góry. Pyk. O, właśnie, bo my tutaj go nie możemy poszerzyć tylko, ale patrzcie, co możemy tutaj zrobić. No właśnie, jakby go tutaj zrobić. Będziemy musieli go powielić. Dajmy może coś takiego. Powielimy go. Dajmy to na czarno. Pyk. Okej, i gitarka działa. Dobra, dodajemy nowy. Czekaj, nie da się tego... Skaluj. O, rozciąg... Jest! A, dobra, można rozciągać. To w takim razie to wywalimy i to edytujemy. Patrz. To będzie mi znacznie mniej roboty niż myślałem. Dobra. Ops. Dobra. I... Ops. Dobra. I teraz dajemy to na górę. To teraz możemy jeszcze edytować te napisy. Dać tutaj kolor jakiś taki inny. Co by tutaj pasowało? Niebieski? Będzie widać. 500 plus. O, dajmy na zielono. Cyk, a tu jeszcze możemy poprawić kolorek na powiedzmy jakiś tam. Niebieski? Gitarka. Doskonale. Możemy sobie jeszcze zmienić tablicę. To będzie chyba tak, zapisujemy. No, tutaj. Ops, dobra. Możemy sobie jeszcze... Gdzie to się robiło? Chyba w nadwoziu. Tak. Tutaj. I wymieniamy sobie... Tło możemy sobie wymienić na jakieś inne. Ciekawe, czy te tła będzie można sobie... O! Rockport! What? Serio? Rockport 2006. Nice! Możemy mieć te rejestracje z Need for Speed'a 2005. Ej, to na pewno był Rockport? Chyba tak. Pyk, dobra. Ramka. Patrzcie, Speed Hunters, Need for Speed, Speed Hunters, Need for Speed. Okej. No, Rocket Bunny. Okej. I teraz napis. A może... Nie można więcej. O, coś takiego. A może jeszcze inaczej. Most Wanted. Nie? Taki skrót będzie pasował? I coś takiego mamy. Myślicie, że będzie git? Dobra, to mamy dźwięk wydechu zrobiony, to zrobione, okej. Osiągi, zobaczmy co my możemy... Właśnie, ja dostałem chyba jakiś podwozie, coś dostałem... Moment, ekwipunek, o. Drogowe zawieszenie, proszę bardzo. I mamy wersję Pro drogowego zawieszenia, w ogóle ta BMK już jest zrobiona trochę na Pro. I w statystyce ma już poziom 180, także no nieźle. Tutaj mamy... nie ma tu... Aha, dobra, sklep z częściami. Mam za niski poziom, żeby coś tu kupić, ale ogólnie wszystkie części są na Pro, więc chyba samochód już nadaje się do ścigania. No, zobaczymy. Tutaj mam hamulce sportowe, mógłbym założyć lepsze. 32 tysiące mi zostało jeszcze. A, to spoko. Możemy coś tutaj jeszcze pokombinować. Spróbujmy dać tu układ różnicowy, wyścigowy w wersji Pro. Tu mamy jeszcze różne układy różnicowe, a tu mamy pokazowy układ różnicowy, tam trochę więcej driftować będzie auto. Ten samochód chciałbym jednak, żeby był taki typowo most wantetowy, tak? Czyli typowo pod wyścigi, driftować to tym nie będziemy za bardzo. Zakłócacz radarów. No, jeśli to ma być samochód Most Wanted, wypadałoby, ale zanim to kupimy, to zobaczę jeszcze, czy nie mogę kupić czegoś lepszego, na przykład Nitro. 2 razy 1,5 kg i teraz mamy do wyboru 2 nitra. Mamy 1 razy 3 kg i 2 razy 1,5 kg. I teraz pytanie, czym się różnią? Po aktywacji wprowadza silnika więcej powietrza i paliwa, zapewniając kilkuzbiornikowa konfiguracja daje mniej mocy, ale pozwala na większą kontrolę i liczbę użyć. Aha. A tutaj pewnie mamy więcej mocy. Ale możemy użyć tylko raz na raz, nie? To nitro nam się tam pewnie będzie odnawiać po jakimś czasie, ale tylko raz możemy go użyć. A tutaj możemy użyć chyba ze 2 razy, z tym, że będzie z mniejszą mocą. Czyli będzie z taką mocą, jak mieliśmy na początku. To mi nie pasuje. 3 kg bierzemy. 3 kg butla, pyk. Czy mamy coś tutaj dodatkowego? No nie. Tutaj już mamy wszystko na Pro Plus, więc nie poszalejemy. Hamulce mam sportowe i opony. Możemy kupić Pro. Opony są bardzo ważne, więc je sobie na pewno zainstalujemy. Opony wyścigowe jeszcze bardziej poprawią nam prowadzenie tego samochodu. Myślę, że dobra opcja. Opony do driftu? Nie. W sumie ten tuning jest chyba... taki jak w Need for Speed 2015? Tak mi się coś kojarzy. Tak, jeszcze będzie trzeba do tej BM-ki zrobić malowanie, ale to później sobie zrobimy. Sprzęgło i co my tu mamy? Pro Plus. Poprawi nam się przyspieszenie troszeczkę. Tutaj jeszcze... Uuu, co my tu mamy? Patrzcie, dokładnie tyle, ile potrzebuję. Mamy 6-biegową skrzynię zainstalowaną teraz. Możemy zainstalować 7-biegową. Zmienia liczbę biegów dostępnych w aucie. Optymalna liczba biegów różni się w zależności od silnika i samochodu, ale również od sposobu korzystania z pojazdu. I teraz, jeśli mamy te 7 biegów, to będziemy mieli te biegi krótsze, więc będzie trzeba je częściej zmieniać. Wtedy potrzebne by było nam lepsze sprzęgło, żeby ta zmiana była krótsza. I wtedy możemy zainstalować pojedyncze turbo, żeby samochód częściej był, żeby miał w wyższych obrotach więcej mocy. Przynajmniej tak to rozumiem, że tak powinno być lepiej, nie? I teraz mamy tutaj zainstalowany układ różnicowy w wersji Pro, co myślę, że jest spoko. Tu nie potrzebujemy nic więcej. Kurde, jaki zaawansowany tunik, nie? No i hamulce. Tutaj nam w statystykach za wiele nie zmieniają, praktycznie nic nam nie zmieniają. Lepszym czasem okrążenia, no właśnie. Czy my z tych hamulcy korzystamy tak naprawdę? Ja nie wiem, czy one w tym Need for Speedzie coś tam zmieniają więcej. No dobra, to kupimy sobie w takim razie ten zakłócacz. Aha, nie możemy już. Nie możemy już kupić. Tu mamy to i tu mamy opony wyścigowe. I tu coś jeszcze mogliśmy... Nie, co to mi się kliknęło tutaj? Tu mogliśmy... To mamy. Coś tam było do kupienia takiego, nie? Turbo zablokowane. Tu nie, to nie, to nie. Zawieszenie. Zawieszenie mamy już Pro, bo dostaliśmy. Super Plus. Elita. Nie, to skrzynia biegów nas nie interesuje. Sprzęgiełko. Pro Plus możemy kupić. Dobra. No i słuchajcie, samochód stuningowałem sobie prawie na poziomie Nissana. Myślę, że będę w stanie nim się ścigać teraz. Okej. No to co? Jedziemy w noc czy w dzień? Nie no, w noc chyba. Chociaż w dzień więcej kasy. Ha! Patrzcie, jest tam nawet ta BMK z Most Wanted'a. Tylko, że... No właśnie, możemy mieć to, że to jest taka sztuczna BMK, bo nie mamy tego wnętrza takiego GTR-owskiego, prawda? Tylko tutaj mamy takie wnętrze normalnie cywilnego samochodu. Tych wersji GTR tak naprawdę wyszło bardzo mało. Posłuchajmy, jak ta fura brzmi. Dobra, zainstalowaliśmy tutaj pneumatykę, więc obserwujemy. Czekaj, jak się tu gasiło silnik? Czekaj. Czekaj, bo w poprzednim Need for Speedzie gasiła się silnik, jak się... No. A hamulec ręczny i LB. Zgaś silnik. Dobra. Uwaga. Wow. To nie jest ręczny, dobra, kurde. O człowieku. O człowieku, ale pięknie to wygląda. Dobra, robimy fotelkę. Idealnie obniżony, kółko idealnie na równi z tym błotnikiem. Piękna sprawa, człowieku. A czy tak, no malowanie oczywiście później się zmieni, tak, ale... Ja to malowanie robiłem w aplikacji. Tutaj jak będziemy sobie tuningować furkę w grze, no to będziemy mogli więcej opcji dostosować, tak? Ja próbowałem też wybrać w tej aplikacji mniej więcej takie felgi, jak są w Most Wanted. Mam nadzieję, że uda się takie znaleźć, takie jak były w Most Wanted, co? No zobaczymy. W każdym razie teraz mamy tutaj zupełnie inne nitro, moi drodzy. Mocniejsze jakieś. Zmieniliśmy dźwięk wydechu. Jakie marchewy! Ej, to już nie są marchewy! To jest miotacz ognia, człowieku! Dobra. Tak sobie wygląda nitro, wygląd. Dobrze, no to co? Czas przetestować samochód. Tu żeśmy się ostatnio ścigali, nie dałem rady tego przejechać. Teraz mam jeszcze niższy poziom samochodu, więc może być trudniej jeszcze. No, zobaczymy, czy sobie poradzę. Trzeba się przejechać na tą BMK. Czekaj, czy to driftuje teraz? Nie powinno aż tak bardzo, bo wszystko zrobiłem, żeby ten samochód właśnie lepiej się trzymał drogi. Ten drift jest tutaj trochę oporniejszy, ale samochód bardzo szybko odzyskuje przyczepność. Robi takie... Wiesz, delikatne ślizgi. Czuję też, że nie ma takiego fajnego przyspieszenia jak Nissan przy wyższych prędkościach. To dlatego, że nie mamy tu żadnej turbosprężarki, tak? Mamy tu wolno ssący silnik. Tylko i wyłącznie. Żadnego ślimaka nie ma, ale sobie tutaj poinstalujemy. Zobaczcie, jaki poważny przód. Ho, ho, ho. Czy to nie jest piękne? W fabule chyba pojawi się jakieś nawiązanie do Most Wanted, ale... Nie wiem, no jak jest ten samochód w salonie, to możliwe, że coś tam będzie, ale cholera wie. Dobra, reakcja. Ten wyścig jest, no powiem wam, nie wiem jak sobie poradzę, bo przegrałem tu już kilka razy pod rząd, więc może być nieciekawie. Oh yeah! Most Wanted Memories. O kurde. O kurde. Może być ciężko z przyspieszeniem. Uuu! Dobra, lepsze nitro troszeczkę pomaga. Faktycznie te 3 kg robią różnicę. Samochód lepiej się zbiera. Tutaj coś podgoniłem. Okej. Okay. Oni tak na zakrętach tu zwalniają, ale na prostych mają taki odpiernicz. Więc chyba trzeba po prostu tutaj mniej driftować, jak myślę. O, ej, ale takie mam wrażenie, że troszeczkę bliżej się ich trzymam, nie? Już na pierwszym okrążeniu. Tych dwóch pierwszych, tam z przodu jedzie chyba jakiś Mercedes albo, nie wiem, Ford Focus albo Fiesta. BMK w każdym razie już na tym nitrze dolatuje do drugiej hopki, a poprzednim Nissanem no nie dałem rady, więc niby niższa statystyka. O nie, 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 jedź, Boże, nie, koniec świata. Kurde, pod sam koniec mnie wyprzedził! Oh my god! Kolejna próba i kurde, znowu zostawili mnie z tyłu, ale już tutaj powiem wam, że szło mi całkiem nieźle, tylko w jednym momencie zrypałem i się nie udało. Powtarzam jeszcze raz. Wow, ja już wiem dlaczego oni wygrywali tam, oni mają poziom samochodu 232, ten co wygrywa. Wow, ja mam 180 coś, kurde. Łe, no to właśnie tym się różni chyba poziom trudności. Jak ustawiamy sobie wyższy poziom trudności, to ci gracze, te boty mają po prostu wyższy poziom i to znacznie, kurde. Próbuję jeszcze raz. W ogóle zauważyłem, że z każdą próbą na danym wyścigu zarabia się coraz mniej kasy i to o połowę. Na początku jak tutaj przyjechałem zarobiłem 10 tysięcy, potem 6. A później 3000, teraz dostałem 3000 za powtórki i proszę bardzo mam 34 tysiące. Nie udało mi się do tej pory ukończyć na pierwszej pozycji, więc jest naprawdę dla mnie tutaj trudno, żeby zdobyć pierwszą pozycję na tym wyścigu. Trudno jest naprawdę bardzo mocno. Patrzcie, tu mamy kolejne wyzwanie na 200 poziomie. Chcę to zrobić dlatego, że... I bardzo łatwo teraz robić te wyzwania społecznościowe, bo nie grają jeszcze tak dobrzy gracze i dosyć jestem w stanie ich pokonać, no, mówiąc nieskromnie. Ostatnie wyzwanie, które tutaj robiłem, było ultra łatwo zrobić, pokonać przeciwników i teraz myślę, że będzie podobnie. Łup! Spoko się tą BM-ką jeździ, brakuje mi tylko przyspieszenia na prostych póki co. Myślę, że zaraz sobie to tutaj miałem skręcić. Myślę, że zaraz sobie to naprawimy i jakoś może jakieś pociągi poprawimy czymś, nie wiem. Turbosprężarka by się przydała tutaj, żeby na tych wyższych obrotach troszeczkę podkręcić to przyspieszenie. Zaraz sobie zobaczymy, co nam da to wyzwanie społecznościowe, bo tam jest dużo zawsze kasy do wygrania i możliwe, że coś tam mi dropnie jeszcze ciekawego. Zobaczymy. Może zrobimy sobie po prostu jakieś też jakąś misję fabularną tym samochodem już, nie? Tak jest. Dobra, zwiedzamy sobie trochę świat przy okazji. Zobaczcie, co my tu mamy. Tu jest chyba stacja naprawcza. Warto, naprawdę mega opłaca się je eksplorować i ich szukać. Zwłaszcza w miejscu, gdzie będziemy mieli zamiar się ścigać z policjantami. Będziemy zamiar unikać pościgu, bo jest grubo niekiedy i strasznie brakuje jakiejś naprawki, nie? No, trzeba na to uważać, żeby jednak w miejscu, gdzie zamierzamy bawić się z policjantami, mieć na mapie pozaznaczane wszystkie te naprawki. Naprawdę to jest ważne, ja już się 2 razy tak wkopałem. I mega łatwo rozwalić swoją furę. Jeszcze nie mam tutaj zainstalowanego zagłuszacza radarów. To działa chyba w ten sposób, to jest jakaś umiejętność czy technologia pasywna. Jak się oddalimy trochę od policjantów, to wtedy oni nas nie widzą. Szybciej ich możemy zgubić z widoku. Tutaj mamy naprawkę, zobaczcie. Hops. Proszę bardzo, to się zdecydowanie przyda. Widzieliście, tam przed chwilą mijałem policjanta i nie zwrócił na mnie uwagę, mimo że miałem 200 na budziku. Chyba nawet ponad, nie? Po prostu w ciągu dnia oni są jacyś tacy zaspali. Możemy z nimi się ścigać, możemy z nimi się bawić, ale jest to taka zabawa, wiesz, raczej lightowa niż to, co mamy w nocy. Zobaczcie, 200 punktów jest zalecany poziom samochodu w tym wyzwaniu. Ja mam 188, a mimo to już mi się jakoś tam odblokował. Nie wiem czemu w sumie, no ale kurde, zobaczymy jaka kasa z tego wpadnie. Powinno być więcej niż nawet tutaj nam pokazywało w tym okienku. No nic. Tak, fajne jest to, że jak nasza fura stoi przed startem, to się mu pneumatyka włącza. O kurde, co to takie pokręcone? Aha. Jeszcze odkryłem bardzo ważną rzecz, a mianowicie driftowanie, jak się tutaj działa, bo tutaj, tak jak wam mówiłem poprzednio, nie? Możemy albo ustawić sobie driftowanie, że jesteśmy na zakręcie i dodajemy gazu i samochód wchodzi w drift, to jest takie bardziej naturalne, albo możemy zrobić tak, że jesteśmy na zakręcie, dajemy hamulec i samochód wchodzi w drift, tak? I teraz tak, jeśli mamy ustawione na gaz, ja teraz mam chyba ustawione na gaz, nie jestem pewny, no to jak dodam trochę gazu, znaczy dużo gazu na zakręcie, to samochód wiadomo, wchodzi w ten drift, nie? Ale jeśli dodam tylko troszeczkę gazu, tak wiecie, będę delikatnie sobie ten gaz dawkował, tak jak teraz, to samochód nie zadriftuje. Musimy agresywnie dodać tego gazu, żeby wszedł w drift, nie? To jest bardzo pomocne na właśnie wyścigach, jak chcemy zakręt jak najszybciej pokonać, niekoniecznie wchodząc właśnie w poślizg, prawda? I na tym poprzednim wyścigu się tego nauczyłem, żeby jednak tego poślizgu nie wykonywać, nie? Speed Ghost Bronze. O 15 sekund pobiłem 23 000. Nice. Dobra, go. I teraz jakbym wziął udział w tym ponownie, to by mi wybrało kolejnego przeciwnika, prawdopodobnie jakiegoś mocniejszego. Dobra. Teraz pokazuje mi się ktoś inny chyba. Tak, którym jest szybszy o 0,5 sekund. Teraz mi poszło całkiem fajnie, więc nie wiem jakby mi poszło z tym przeciwnikiem. W każdym razie odblokował nam się kolejny wyścig tutaj. I no, myślę, że możemy sobie go zrobić. Ale tu mamy też chatkę. Mam trochę kasy, 57 000 dolarsów. Także warto by było stuningować sobie furkę jakoś tam lepiej. Osiągi. Hey, moja siostra znowu cię w coś plątała? Wymień silnik, właśnie. Tu możemy zrobić sobie swapa. Jeszcze mam zablokowany. Powinienem mieć 19 poziom reputacji, żeby móc wsadzić na przykład... What? 1,3 litra Wankla do mojej BM-ki. Oh my god. Ale. Silniki Wankla dają dużą moc w porównaniu do wagi. One mają mały litraż, ogromnie dużo palą w porównaniu do konwencjonalnych, takich, no, standardowych takich silników rzędowych czy tam fałek. Dużo palą, mają dużą komorę spalania, ale pojemność mają niewielką, są skokową, tak? Na przykład tutaj mamy 1,3 litra i to jest leciutki silnik, malutki. I ciekawe właśnie, czy w tym Need for Speedzie jest tak, że jak zmienimy silnik na Wankla, to czy będziemy mieli lepszą też wagę, czy ta waga faktycznie jakoś tutaj w tym Need for Speedzie jest odzwierciedlona w jakikolwiek sposób, nie wiem. W każdym razie możemy to tutaj wsadzić. Nie pokusiłbym się o coś takiego prędzej, Wsadziłbym tutaj rzędową szóstkę, co zresztą jest w tym samochodzie w standardzie. Dokładnie taki silnik możemy tutaj zesłapować. Ta 105 000, ok, ale możemy też 4.0 V8, co już bym chętniej tutaj wsadził. Tylko że to mamy od 27 poziomu. Mamy rzędową szóstkę 3-litrową, mamy ósemkę, V8 4-litrową znowu, chyba jakąś porobioną po prostu. V6 możemy włożyć, a najlepsza jest V8 4,4 litra. No, tak to by wychodziło. Tak. Dobra, na razie nie wymieniamy silnika, bo nie mamy jak. Turbo odładowanie by się przydało tutaj dropnąć. Turbo doładowanie zdecydowanie. Czyż nie? Pojedyncze, myślę, że będzie najlepiej. Tak, hamulce możemy tutaj ulepszyć. Pyk. Możemy ulepszyć, zaraz będziemy się z policją ścigać, więc nie? Nie wiem jak z tymi biegami tutaj. Zostawiłbym chyba tą 6-biegową skrzynię biegów. Myślę, że 8-biegowa skrzynia biegów przyda się przy silnikach Wankla. Nie wiem, nie pamiętam jak to było dokładnie z silnikami Wankla, jak z ich momentem obrotowym. Czy też mają taki zajebisty moment obrotowy? Bo moc to tam z 1 litra dają bardzo dużo, mogą dawać bardzo dużo mocy, nie? Ale jak jest z momentem obrotowym? Jakoś tak mały litraż silnika kojarzy mi się z małym momentem obrotowym. I koniec. To jest moja fura. Kurde, ale marchewy. Zajebiście to wygląda. I podczas tuningowania możemy sobie cały czas gazować tym samochodem. To jest fantastyczne. Dym spod opon, tutaj mamy te neony, możemy sobie to dodać, ale nie pasuje mi to do stylu Most Wanted. Zresztą to malowanie też mi nie pasuje do stylu Most Wanted. Możemy dać jeszcze wyżej. O Boże, nie. Dobra, powrót. Dźwięk wydechu, to już robiliśmy, efekty nadwozie, co tu mamy jeszcze? Aha, to już nie. Zostawiamy, zmieni auto, osiągi, tu już żeśmy wszystko powymieniali, no i samochód zbytnio żeśmy nie ulepszyli, prawda? Więc co musimy zrobić? Musimy zacząć jeździć w nocy i sobie zbustować trochę reputację, bo kasiorę trochę nam wpadło, prawda? No teraz wypadałoby trochę reputacji zdobyć nocnej. Więc zabawa z policją, wyścigi nocne. Lecimy z tym. Mamy odpowiedni samochód do tego, może niekoniecznie do wyścigów nocnych, no bo w Most Wanted była wieczna jesień i raczej dzień, ale... Zaraz, gdzie ja jestem? A czemu tak? Patrzcie, wszedłem sobie do kryjówki tutaj, czy tam gdzieś i pojawiło mnie tu. To jest chyba taka główna kryjówka tu. Albo musimy sobie ustawić domyślną kryjówkę gdzieś, prawda? Dobra. Więc tak, ja proponuję jeździć sobie tutaj dookoła. Ale kurde, wartałoby... O właśnie. Wartałoby zrobić jakiś wyścig nowy. Zobaczmy. Czy ja mam odpowiedni poziom? Właśnie. Może być trudno. Nie wiem, czy tam? A tutaj w mieście coś mamy, zobacz. 200 poziom, to oni będą mieli chyba z 300 poziom. Jakbym to... Wow. Grubo trochę, powiem szczerze. 200, no już wszędzie są 200, ale tu jest 160. No to dropniemy się tutaj i tam poodblokowujemy sobie jakieś może naprawki, jeśli się coś znajdzie, nie? Dobra, wyjeżdżam moim furzyskiem. Łup. Zaraz. Jeszcze jedna sprawa. Mamy tutaj... Nie to. Mamy tutaj szybki tuning. I tak, tu mamy czułość kierownicy. Dajmy sobie może trochę większą. Czekaj, coś tu się zmieni? Czułość kierownicy, nam się nic nie zmienia w tych statystykach. Nie, na 1/4 mili mamy 12 sekund. To są chyba sekundy. Siła docisku, tu nam się zmniejsza prędkość maksymalna. 313 to jest całkiem spoko. Dobra, dajmy sobie na ten. Kontrola trakcji wyłączona i styl driftu na hamulec sobie ustawiłem. Właśnie, ja coś sobie sprawdzę. Dajmy sobie na gaz na przykład. I teraz zobaczę, jak na zakrętach będzie się zachowywać. Rozpędzimy się trochę. I spróbuję na zakręcie tylko trochę dodać gazu. Ok, a teraz mocniej. Tak. Moja teoria się sprawdza. Jak dodajesz tak do połowy gazu na zakręcie, to wtedy samochód nie wchodzi w lift. A teraz dodałem trochę więcej i wchodzi. A zobaczymy przy wyższych prędkościach. No, przydałoby się tu turbo doładowanie, kurde. O, tu będziemy mieli ostry zakręt, uwaga. No i pięknie, dobra, to już będę wiedział, że robimy sobie, jak chcemy sobie zrobić delikatnie ten zakręt bez cięcia, czyli bez driftu, bez niczego, no to wystarczy ten gaz sobie delikatnie dawkować, a jeśli chcemy zerwać przyczepność, to gaz do końca i no całkiem takie realne, prawda? Powiem wam, że dziwnie mi się teraz jeździ, bo w Forzie Horizon przyzwyczaiłem się, że jeździmy po tej prawej stronie. Jezu, jak oni tutaj stają na tych skrzyżowaniach. Że jeździmy po tej prawej stronie i teraz jak jeżdżę po... Znaczy, po lewej stronie się tam jeździ. A teraz jak jeżdżę po prawej, to jest mi dziwnie. Posrane, ty, daj spokój. Tutaj billboard do zniszczenia, kolejny. Dobra, za mała prędkość i tak. Zresztą, te wszystkie billboardy będziemy sobie robić na live'ach, nie? Ej, no ale zajebiście to wygląda. Ta BMK nawet podobnie się trzęsie jak w tym Need for Speed Most Wanted z 2005 roku, nie? Tak podczas jazdy takie mam wrażenie. Podobnie się zachowuje jak w tamtej grze. O! Cofaj, cofaj, cofaj. Oh my god. Wiecie co? Zanim przystąpię tutaj do tego wyścigu, to ja bym się trochę rozejrzał po tej okolicy. Czy przypadkiem nie ma tu gdzieś jakiegoś naprawiania? Nie? Powinna być tu jakaś stacja benzynowa, która przy okazji będzie mogła mnie naprawić. A nic tutaj takiego... Wow, jak od przodu brzmi, zupełnie inaczej. O, wow! Patrzcie, patrzcie na to. Odwzorowali nawet jedną bardzo fajną rzecz. Patrzcie. Wydech jest z drugiej strony auta, prawda? Jak dodajemy gazu, to właściwie tego wydechu nie słychać. Nie, z tej strony. Z tej strony słychać bardziej ten wydech. Z tej strony jest taki stłumiony, tak samo jak od przodu. Nie? I z tyłu troszeczkę ten wydech, no dosyć mocno ten wydech słychać. Także z tyłu i od prawej strony, tam gdzie jest wydech, ładnie go słychać. A z przodu już niekoniecznie, nie? Spoko, fajnie, że nawet takie coś odwzorowali. W ogóle widzę, że maska mojej laski w środku się świeci. Ojej, tylko ja mam bardzo mocno... Aha, teraz jej nie widać. Ja mam bardzo mocno przyciemnione szyby. Poczekaj, bo muszę tutaj sobie... Ojej, gdzie tu się włączało laszkę? Czekaj, winieta kierowcy. Łup, jest. I zobaczcie, tutaj maska tej laski faktycznie się świeci tak jak w Watch Dogsach, nie? Wypadałoby, żeby jeszcze mogła ta maska jakoś tam migotać, coś takiego robić, to by było już całkiem super jak dla mnie. Dobra, zwiedzamy sobie tutaj świat. Przydałby się dron, jak w Forzie Horizon 4, żeby to wszystko pozwiedzać bardzo szybko, no nie? Trochę się tu pokręcę, żeby poszukać tej naprawki. Powinno gdzieś tu być, też jest taka bardziej dzielnica przemysłowa, jakieś doki tu są. Tego typu rzeczy, nie wiem, czy tutaj będzie jakaś stacja benzynowa. Raczej szukałbym tego gdzieś na obrzeżach tych doków. Tu mamy jakąś kopsalnię. Oh shit! Dużo gotówki dosyć się dostaje za te wszystkie skoki i te billboardy i tak dalej. Myślicie, że tu będzie jakaś stacja? Kurde, przydałoby się to poodkrywać przed rozpoczęciem pościgu. Ej, no kurde! Całe doki przejechałem Nic tutaj nie znalazłem, nie wiem, może gdzieś coś jest ukryte, ale żadnej stacji tu nie ma, dopiero w tym miejscu jest najbliższa stacja naprawcza, czy tam stacja benzynowa. Tutaj wszystko objeździłem i trzeba przyznać, że naprawdę te doki są bardzo ładne. Myślę, że to będzie fajne miejsce do uciekania przed policją. Dobra, ja zobaczę. Tutaj był wyścig chyba dosyć taki wysoki, jeśli chodzi o poziom, więc nie wiem, czy mi się tutaj uda. No, 200, może być trudno. Ale dupa, tam jedźmy, co my się będziemy bać? A może akurat się uda wygrać. Tam mamy niedaleko jeszcze wyścig za 100, chyba 80 punktów. Tam też te boty mają dużo punktów, tam chyba z 230, tak jak na ostatnim. Masakra, jak się gra na poziomie trudnym, nie? Ale mi się to podoba, bo jest, wiecie, wyzwanie. Jak jest wyzwanie, to jest spoko. Dobra, kurde. Lecimy, miejsce, cel, pierwsze miejsce mam tu zdobyć, okej. Czyli teraz chyba muszę faktycznie te pierwsze miejsca ogarniać. Po tym wyścigu zobaczymy, jakie oni tam mieli poziomy tych swoich autek, nie? Niektórzy tu wiadomo, że mają tam trochę niższe, inni trochę wyższe, ale ci, co przodują, tam jadą z przodu, zawsze tam jest jakaś taka dwójka, nie? Tych takich najmocniejszych przeciwników, to oni mają gdzieś tam po 300, podejrzewam nawet, albo gdzieś z 280 tych punktów. Kurde. Nie da się ich chyba, ale nie no, gdzieś tam się trzymam jakoś na ogonie, powiedzmy. Próbuję nie drifcić. Nitro mi się ładuje, kurde. Dawaj. Poszli. O nie, 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 nie. Mało brakowało, człowieku. Tutaj raz się rozbierz, jelo masz. Ale na prostej mi zostawiają, kurde. Gaz, 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 nitro, 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 już teraz, teraz, nitro, pod górę. No, trzymam się, jest gorąco. Dawaj BMW! Chciałbym teraz zapisać grę. Dawaj, 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 dawaj! Nitro, szybko! Nitro! Klikam już nitro! Dawaj, 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 dawaj! O nie, o nie, o nie, o nie, nie wyprzedzajcie mnie. Nie, 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 nie. Dobrze idzie, kurde, jak wygram na tym poziomie. Rozwalili się o trafiki. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Ile zostało? 80%. Nie rozbij się. Dawaj, dawaj. Dobra, po wyjściu z zakrętu, po wyjściu z zakrętu. Nitro! Dawaj, 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 dawaj. Wygram to! O kurde, ale dałem czadu! Pokaż no! Który oni mieli poziom? Nie wiem! Ej, nie pokazało mi, który oni mieli poziom! Ale na pewno powyżej 200. O kurde, znaczy minimalnie mieli 200, tak? Zrobiłem ten wyścig. O, w mordem. Czekaj. A, dobra, już wiem jak to działa, patrzcie. Tu chyba miałem... nie wiem, wydaje mi się, że... nie pokazuje, które ja tu miejsce miałem, na przykład tutaj. Tu mi się wydaje, że miałem pierwsze, ale... kurde, ten wyścig był naprawdę trudny. Wiesz, jedna twoja pomyłka i dupa. Jedziemy tutaj. Oh shit, czekaj, czekaj. Daleko tu mam? Kawałek drogi. Wow, nice. Jednak faktycznie, jak się tego gazu trochę dozuje na zakręcie, to można dużo szybciej je pokonywać, ale... było trudno, oni naprawdę mają dużo lepsze przyspieszenie na tych prostych, na tym poziomie trudności. Byłem ciekawy, jaki oni mają poziom tuningu w tych swoich furach. Gdyby nie te trafiki w tamtym miejscu, to może bym i nie dał rady ich rozwalić. I w pewnym momencie było też ciasno między tymi innymi trafikami, nie? Ruchu ulicznego. Kurde. Wow. Jestem z siebie naprawdę dumny. Jak będziecie mieli tego Need for Speed'a, popróbujcie sobie wyścigi na wyższym poziomie, zobaczycie jak to jest. No. Możemy sobie jechać, o. Tu dosyć wąsko jest. Mamy dużo takich miejsc, gdzie możemy sobie podriftować. Chyba jakieś strefy driftowe mi się odblokowały. No ale ta BMK, widzicie, ona takie delikatne ślizgi tylko robi, dlatego że ja ją właśnie robię pod wyścigi. Tak jak poprzedni samochód zresztą. No ale wtedy mi się po prostu nie opłacało nic innego robić. No, na nic innego robić ten samochód. Mamy trochę lepsze nitro i to na pewno też mi dużo pomogło w poprzednim wyścigu. No, marginalna wygrana, mówię wam. Tam jeden tylko mój fałszywy ruch i byłaby lipa. Dobra. Tutaj powinniśmy na luzaku wygrać. 160 poziom. Pff, człowieku, jak my z 200 wygraliśmy teraz. Ponad 200, no i tam mieli dużo wyższe te poziomy. Nie wiem, kiedy się pojawia ranking tych wszystkich kierowców. Czy na początku, czy... W normalnych wyścigach tych dziennych pojawia się ranking na końcu. Skoro tu nie mamy rankingu na końcu, to powinien się pojawiać na początku wyścigu. Więc nie wiem. Ale nie, nic się nie pojawia, więc... Nie wiadomo, jaki mają poziom tych swoich samochodów. Dobra, tu chyba będziemy mieli do czynienia z policją. Offroady. O, to mój samochód nie bardzo. No, lipa. Trzy okrążenia tutaj mamy, więc na offroadach będę bardzo słaby. Tutaj można było sobie wybrać opony. Opony takie bardziej offroadowe. Taki miks trochę. Offroad z szosą? Chyba nazywają opony drogowe? Warto sobie skracać trochę przez ten... Dobra, gaz. Kurczę, ta BMK, pamiętacie tą BMK z Most Wanteda, nie? Ona tam 350 leciutko leciała. I teraz patrząc na tą taką słabą w tym NFS-ie, trochę boli, nie? Zwróćcie też uwagę, że twórcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wszyscy lubią, raczej może dobrze zapamiętali te stare NFS-y i Need for Speed'a Most Wanted'a i już chyba do końca świata będą uważali, że to jest najlepszy Need for Speed, nie? Ale jak ktoś z was sobie wróci do tych starszych Need for Speed'ów, to okazuje się, że wcale one takie dobre nie są i nawet Most Wanted potrafi być nużący, robiąc praktycznie te same wyścigi w kółko, nie? Ja sobie testowałem całkiem niedawno i wiem, co mówię, no. Zupełnie inaczej sobie zapamiętałem te starsze Need for Speedy, niż one faktycznie były. Po prostu jakąś tam sympatię mamy do tych starszych czasów, z tego względu, że jakoś tam przyjemnie nam się kojarzy ten czas, kiedy mogliśmy zasiąść do nowych gier i powiedzmy nażreć się słodyczami, no i zapamiętaliśmy to jako coś bardzo, bardzo przyjemnego, nie? To nasze stuningowane BMW, czy jakaś tam korweta, cokolwiek. I tak jakoś tam to zostało w głowie, a gry same w sobie były jakie były tak naprawdę, nie? Też kurczę, były różne glitche, bugi. Teraz te gry są trochę bardziej skomplikowane niż kiedyś i więcej tu się może bugować, glitchować. Dobra. Widzimy już, że mam pierwszy poziom ucieczki. Jak będę miał drugi, to już będę tak powoli szykował się do jakiejś dziupli, nie? Chciałbym się troszeczkę tutaj pobawić z policją teraz, więc... Chcę zdobyć wysoki poziom, tak myślę o 19. By się udało? Po tym wyścigu będziemy mieli znacznie więcej punktów. Proszę bardzo. Ops. Znacznie więcej punktów i znacznie więcej doświadczenia nam wpadnie z tego tytułu. Wydaje mi się, że mnożniki są nawet większe niż same zdobyte punkty. Więc mamy teraz mnożnik chyba gdzieś 150% około. Tak widzę, że mamy połowę pierwszego poziomu, nie? Czyli dość tak 150% mnożnik teraz. Czyli tak naprawdę 50% więcej dostajemy punktów reputacji, jeśli dobrze to myślę. Rachel, tak, dobra. Hops. Rozpoczęto pościg, lecimy. Tutaj zobaczcie, że też łapią tych innych ścigantów, nie? Policjanci, to jest super. Dobra. Dobra, ładujemy w nich. Ty co, oni też mają nitro? Patrzcie, wrzuciłem sobie nitro i z tamtym nic się nie stało, jakby nie zostawiłem go z tyłu. Dobra, będę jechał w kierunku stacji w razie czego, bo na drugim poziomie oni naprawdę bardzo mocno mogą zaatakować, ale w dokach z kolei jest dużo miejsc, gdzie możemy sobie przeskoczyć, wyskoczyć, zmienić szybko kierunek jazdy, więc myślę, że to jest też fajne miejsce do ucieczki przed policją. Jeszcze nie znalazłem takiego miejsca, gdzie naprawdę możemy się przed nimi super schować. Ale... zobaczymy, pojeździmy trochę po dokach, zobaczymy jak ta sytuacja tutaj będzie się rozwijać. Czekaj, gdzieś można... O! O! Uważaj na siebie, podobno gliniarze zwiększyli obroty. Ha! Dobra. Tak, tu jest wąsko. I zobaczcie, drugi poziom pościgu, nie? Zobaczyłem nasz cel. Ej, czy ktoś jeszcze widzi cel? Ja go nie widzę. Dobry wyścig. Znalazłem naszego mistrza. Woo! Ty, co to było? Ja tu pierwszy raz jeżdżę, więc mogę się rozwalić. Ale wygląda na to, że całkiem sprawnie można im tu uciec. Rozproszyć się i szukać pojazdu. Cel nie może być daleko. Myślisz, że szybko jeździsz? Jest mocno pobijany, nie nadążam za celem. To nie jest tutaj. Oczy szeroko otwarte. Dobra. Gdzieś mnie zauważyli, ale nie wiem gdzie. Nigdzie nie widzę tego cholernego wozu. Tutaj gdzieś się zgliczoło jakiś chyba radiowóz. Gdzie on jest? Co on robi? What's up, homie? Mogę tak całą noc. Oh yeah? Woohoo! Nice! Dobra, mamy już 13 poziom nabity. Chyba za mało trochę, nie? W końcu to jest BMK z Most Wanted. Postarajmy się trochę, kurde. Nice. Nie, no nie widzę tutaj żadnego gliniarza. To co, jeszcze jeden wyścig? Co my tutaj mamy? A nie, jest przede mną jakiś gliniarz. Tu mamy 200 poziom pewnie. A tu? 200, kurde. Nie no, jeździmy w nocy póki co. Ja jeszcze bym tutaj ten mnożnik sobie trochę nabił. I zobaczymy, czy BMK faktycznie jest tak dobra. Myślę, że te doki są świetne tutaj do unikania policji. Jest tu dużo miejsc, gdzie można im zwiać. Ale mimo wszystko nie ma tutaj naprawialni, nie? Więc pod tym względem jest źle. Rozwaliłem go za pierwszym razem. O kurde. Dobra, próbujemy. Jakbym wbił kolejny mnożnik. Ten już trochę rozwalony był. Okej. Okay. No i próbujemy sobie trochę pojeździć w dokach. Trochę zniszczony samochód. Tak, zakłócacz radarów chyba działa tak, że jak znikniemy im z pola widzenia, to chyba ładuje nam się już ucieczka. Jak to cholery mogliście dać mu uciec? Ostatni cel widziano w tym obszarze. Zacznijcie szukać. mamy już chargery na karku. Namierzyłem tego frajera. I teraz tak, zawracamy do stacji, do naprawki, żeby sobie furę trochę obejrzeć. Jadę dobrze? No kawałek drogi do niej jest, ale do doku będzie trzeba wrócić. Dobra, następny poziom obławy trzeci. Woo! Rozwaliłem go, lol. Oj, oj. Ty no, drugi poziom jest hardkorowy. Dawaj tutaj. O nie! Chyba że na zło. Te drogi idealnie nadają się do rozłożenia poczadek. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit! Jak w Most Wanted, nie? Ucieczka jest! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, 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 nie! Tutaj, 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 tutaj! Nie, 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 nie! Kurde! Kurde, jak oni szybko przyspieszają! O nie! Uciekaj! Gaz, 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 gaz! Damn! Co teraz? Tutaj. Uuuu! Nie, ja jestem tylko biednym youtuberem! Tutaj da. Nie! Nitro, 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 nie działa mi nitro! Wow, jak ciężko jest na tym trzecim poziomie! Wow, wow, wow. Strasznie ciężko na tym trzecim poziomie jest, no! O, jaki stres, ej! Ja sobie zainstaluję pulsometr. Nie no, kurde, jak już się trochę rozwinę w tej grze, to nie będzie to samo. Ale autentycznie, serce mi wali. Ja pierniczę, liczni BMK są. Już wszystko naprawione. Ah, shit. O. Kurde. Tu mi brakuje. Nie no, jeszcze dużo mi brakuje tutaj do ulepszenia tego. Ale czekaj! A, dobra, mam już. Pro, tutaj nic nie mogę mieć nowego. Tu mam też modyfikator, jakiś skok, drift. Modyfikator policja. Pozwalający odnajdować nitro po zderzeniu. Uuu, odnawiać nitro po zderzeniu z policją. Nice. Dzięki unikaniu bliskich zderzeń. Okej. Okay. Pod prąd. Struga. Samo popujące opony. Oh. Zwiększenie uszkodzeń. Twój pojazd zadaje u innych przy zderzeniu. Ok. Zmniejszenie uszkodzeń. A. Chociaż znikanie z radarów też jest fajne. Kurde. Jak ciężko im uciec na tym trzecim poziomie, to jest szok. Osrałem się cały, człowieku. Zabrali mi hajs. Oh my god. Strasznie, kurde, strasznie. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Trzymajcie się, na razie, pa pa.